Jedyne takie w Polsce, a może i w Europie, kino prowadzone przez osoby z niepełną sprawnością zostało otwarte w Dębicy. Jest jedną z gałęzi Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość. Gala odbyła się w charakterze hollywoodzkim. Do sali kinowej wiódł czerwony dywan. Stroje prowadzących galę, a byli to Bernadeta Szczypta z Polskiego Radia Rzeszów i Kazimierz Kipa, menadżer kina, a także całego zarządu Stowarzyszenia Radość. Przepiękne. Piosenki z filmu o Bondzie, ale nie tylko te, wywołały ogromny aplauz u publiczności. Wystąpiło wielu wokalistów z różnorodnym repertuarem. Rozdawane były także Oscary dla pracowników kina, ich trenerów pracy, dla tych, którzy pomogli w jego budowaniu, przedstawicielom firm współpracujących ze Stowarzyszeniem Radość. Jak podkreślał prowadzący Kazimierz Kipa, remont był misją niemożliwą. Dużo osób wątpiło, czy da się zrobić z tego tak wspaniały obiekt. A efekty zaskoczyły. Jest to nasz cel główny, czyli rehabilitować osoby niepełnosprawne w miarę możliwości aktywnie zawodowo. Zakład Aktywności Zawodowej, który dzisiaj otwiera kino, no też ma taki sam cel, no bo to jest właśnie Zakład Aktywności Zawodowej. Jakby nie było na dzień dzisiejszy prawie 112 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu i znacznym i umiarkowanym ma tutaj pracę. Są to osoby, które już są w wieku powyżej 18 roku życia, częściowo wywodzące się z warsztatów terapii zajęciowej, a część jest osób z powiatu dębickiego, które są niepełnosprawne i tutaj znalazły swoją przystań. Wiele osób otrzymało ogromne podziękowania za pomoc w tworzeniu tego niezwykłego projektu, gdzie pracę znalazło 11 osób z niepełną sprawnością. Jednak najbardziej błyszczała w tym dniu Mariola Kądzielawa, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. I nie ze względu na suknię, tylko za to, że udało jej się doprowadzić do końca tak trudny projekt. Dostała wiele gratulacji ze strony Jana Ciełczyka, prezesa Stowarzyszenia Radość, Pawła Morawczyńskiego, wiceprezesa Radości, a także Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego, Piotra Chęćka, starosty powiatu dębickiego i innych samorządowców. Rozpoczęliśmy tę pracę 1,5 roku temu, tak naprawdę projektem, zatrudnieniem osób. I wtedy zaczęły się wszystkie jakby sprawy związane z remontem. Poszukiwanie firm, robienie projektów i wdrażanie tego wszystkiego. Trochę to trwało. Nie było nam łatwo, żeby to zrobić, zrealizować, bo brakowało środków. Nie wszystko było od razu możliwe do zakupienia, do wykonania. Ale doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy. Do momentu pierwszego seansu do otwarcia tego kina dla wszystkich, którzy tutaj będą przychodzić. Mam nadzieję, że to będzie miejsce wyjątkowe, bo wyjątkowi ludzie go tworzą i wyjątkowi ludzie tu pracują. Podczas gali można było obejrzeć film o kinie Radość. Prawdziwą niespodzianką była ogólnopolska premiera filmu Święto Ognia Kingi Dębskiej, nominowanego do Nagrody Złote Lwy, którego bohaterką jest młoda kobieta z porażeniem mózgowym. Choć premiera filmu odbywała się we wszystkich kinach w Polsce, wybitna autorka scenariuszy i reżyserka takich produkcji jak Moje córki krowy, Zabawa Zabawa, Zupa Nic przyjechała właśnie do Dębicy, aby pogratulować Stowarzyszeniu Radość takiego projektu i opowiedzieć o swoim filmie. Święto Ognia jest to film oparty o powieść Jakuba Małeckiego pod tym samym tytułem, która jest wyjątkowa, niezwykła. Jedną z narratorek tej książki jest dziewczyna z porażeniem mózgowym, Nastka, która widzi świat jako bardzo pozytywne miejsce. Zupełnie inaczej niż jej siostra, która jest tancerką baletu narodowego i jest strasznie ambitna i ciągle jej coś nie tak. Także ja myślę, że ten dwugłos taki tych dwóch siostr jest taką osią tego filmu. Zapraszam do kin, bo lepiej film oglądać niż o nim mówić. Mogę zaręczyć, że ten film będzie was wzruszał, będzie was... Na pewno będą potrzebne chusteczki, będzie was również bawił, ale również da do myślenia.
Obiekt nie przypomina dawnego kosmosu sprzed lat. Jest klimatyczny, stworzony ze smakiem. Nowoczesna sala kinowa z wyjątkową jakością dźwięku i obrazu oraz bardzo wygodnymi fotelami. W holu kawiarenka. To Paweł Morawczyński, wiceprezes Stowarzyszenia Radość, przejął obiekt od firmy oponiarskiej. Efekt obecny zachwyca, ale nie było tak pięknie od razu. Był to proces etapowy. Na początku zrobiliśmy tutaj przedszkole, rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością, a potem zaczęliśmy remontować kino. No, nie ukrywam, był to wielki wysiłek i pracy ludzkiej, i finansowy. Myśleliśmy, że nie do końca damy radę, ale jak widać, udało się. Cud. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli możliwość pracy tutaj, zrobienia tego, co w tym momencie mamy. Jest to naprawdę wielka, piękna rzecz. Kino Radość. Podczas otwarcia Kina Radość nie mogło zabraknąć Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego. Trzeba dziękować Stowarzyszeniu Radość i wszystkim jego członkom, prezesom, pani prezes. To naprawdę duża aktywność i myślę, że tak jak sama nazwa wskazuje, radość i z radością wielką czynione są te wielkie, dobre sprawy. Cieszymy się bardzo, że te środki europejskie, które dedykujemy, środki też z budżetu województwa podkarpackiego, są tak efektownie i efektywnie wykorzystane. Myślę, że każdy jeden niepełnosprawny, który może się aktywizować w tym miejscu, który może świadczyć pracę, który może się mu także rozwijać, to jest takim dobrem, o które trzeba zawsze walczyć. Ja przyjeżdżam tu naprawdę z dużą satysfakcją. Nie pierwszy raz, to nie pierwszy projekt, nie pierwsze działanie. Warto wspierać i warto uczestniczyć w takich wydarzeniach. Zarząd Stowarzyszenia Radość już myśli nad kolejnymi projektami, do których można zaangażować osoby z niepełną sprawnością. Na pewno o nich usłyszymy.